Dzisiaj temat z pamięci, znaczy nie zupełnie z pamięci, tytuł z pamięci. Śmierć w ciele, życie w duchu. Temat oparty na drugim Tymoteusza, pierwszy rozdział, 10 werset, który mówi o Chrystusie, że udaremnił śmierć, a oświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. Co to znaczy, że. Znaczy, tu jest kilka elementów ciekawych. Udaremnił śmierć, czyli jak gdyby śmierć nie spełnia tej roli, jaką być może spełniała przed Chrystusem. Nie ma tych skutków, prawda? Udaremnił śmierć, ale jednocześnie oświetlił życie i niezniszczalność. Niezniszczalność, czyli życie wieczne, bez możliwości umierania. A co to znaczy oświetlił? To znaczy rzucił światło, tak? Czyli było jakieś, tak sobie możemy wyobrazić obrazowo półmrok, albo mrok, albo ciemność, i raptem światło idzie i widzimy, zaczynamy widzieć, co jest w pomieszczeniu. Jeszcze przed chwilą mogliśmy się o to potykać i domyślać, co jest, a teraz już wiemy naprawdę, co jest. Skoro pomazaniec Boży oświetlił temat życia i niezniszczalności, to znaczy, że były one wcześniej po prostu pogrążone w ciemnościach. A z tego wynikają dwa ciekawe wnioski. Pierwszy, prawda na temat życia i stanu po śmierci znajduje się w Nowym Testamencie, a nie w Starym. To za pomocą treści Nowego Testamentu należy tłumaczyć treść, jaką znajdujemy w Starym Testamencie. Nie odwrotnie. A bardzo wiele organizacji religijnych robi odwrotnie. Drugi wniosek. Izraelici nie mieli pojęcia o nagrodzie życia wiecznego. Znaczy mogli się coś domyślać, coś mogli wyczuwać w tych ciemnościach, które wcześniej były, ale nie mieli pewności o zmartwychwstaniu, o możliwości zdobycia niezniszczalności. Szukanie w ich pismach więc informacji i przedkładanie ich na informacje z Nowego Testamentu byłoby po prostu powrotem do ciemności. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że światło, Stary Testament rzuca nam światło na to, co mówił Chrystus, no to byśmy bez sensu mówili. Prawda? Bo światło rzucał Chrystus, między innymi na zagadnienia poruszane w Starym Testamencie. Kiedy więc Chrystus nauczał, że śmierć ciała to jest sen, a wiemy, że wielokrotnie mówił o zmarłych, że oni śpią, i kiedy uczuł, że ludzie nie są w stanie zabić duszy, Mateusza 10, 28 werset, to słowa jego należy traktować jako rzucenie światła na dany temat. Rzucenie światła na temat związany ze stanem, w jakim znajdują się umarli. To on przyniósł nam światło, czyli prawdę i zrozumienie. To zresztą mówi też Ewangelia Jana 12, rozdział 46 werset. Tymczasem ciągle spotykamy ludzi, którzy nie przyjmują światła, z uporem trzymają się ciemności, czyli jakichś wersetów biblijnych ze Starego Testamentu, i twierdzą, że to jest prawda. Ludzie tacy mówią, na przykład, nie można traktować wypowiedzi Chrystusa dosłownie, ponieważ w Starym Testamencie pisze, że dusza może być zabita mieczem. A powinni mówić odwrotnie. Nie możemy traktować słów ze Starego Testamentu o zabijaniu duszy dosłownie, ponieważ Chrystus nam rzucił światło na ten temat i wyjaśnił, że to jest niemożliwe. Ewangelia, szukam tablicy, żeby tu wam napisać to. Może spróbuję w czacie. O. I nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie. Mateusza 10:28. To jest światło i je powinniśmy traktować jako wyjaśnienie tych zagadnień wcześniejszych. Jest jeszcze jedna myśl wypowiedzi Pawła, właśnie ta z 2 Tymoteusza, 1 rozdział 10 werset, który żeśmy cytowali, którą warto przemyśleć. Otóż twierdzi on, że Jeszu udaremnił śmierć. Sprawdziłem greckie słowo, które jest przetłumaczone na udaremnił. To jest katargeo.
I te słowo, które tam występuje, znaczy ono, że coś przestało działać. Zostało jakby wyeliminowane lub wyłączone. Mogę wam dać dosłowny skan. O, to jest to. Katargeo. Po pierwsze zrozumienie. Czynić bezużytecznym, czynić bezczynnym, czynić bezskutecznym, unieważniać. Mówimy o śmierci. Chrystus to zrobił w stosunku ze śmiercią. Uczynił ją bezskuteczną, bezczynną, unieważnił ją. Znosić, odsuwać, w niwecz obracać, niweczyć. Być zwolnionym od związku z kimś, być zwolnionym od czegoś. I rzeczywiście słudzy Boży są jak gdyby zwolnieni od śmierci, jeśli tylko umierają w Panu, w Chrystusie. Można więc uznać, że śmierć przed Chrystusem była inna niż po jego działaniach na ziemi, po jego ofierze, którą złożył. W stosunku do sług pomazańcowych śmierć przestała istnieć w sensie absolutnej jakiejś niebytu. Według nauk pomazańca ludzie żyjący w grzechu już za życia są martwi. Mateusza chociażby 8,22 czy Łukasza 9,60. Po prostu wegetują niczym rośliny aż do dnia zwindnięcia. W takim stanie znajdowali się wszyscy przed przyjściem Chrystusa. Dlatego Stary Testament porównywał ludzi do roślin. I tu w wielu, wielu miejscach. Ja sobie pozwoliłem jeszcze jeden cytat, właśnie mówiący o tym z Księgi Izajasza, 40 rozdział, wersety od 6 do 8, jako dowód, że właśnie w taki sposób opisywał Stary Testament. I znowu wkleję to na dole. Głos się odzywa, wołaj, i rzekłem, co mam wołać? Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr, czyli duch, Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Izajasza 40 rozdział, 40, od 6 do 8 wersety. Z kolei ludzie umierający w służbie Chrystusa nigdy nie umierają naprawdę. O tym nas zapewnia Pan, a mamy to zanotowane w Jana 11, rozdział 25, 26 werset. Też wkleję. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz to? No właśnie, wierzysz to? Wierzycie w to? Stanisław pisze, że tak. Niestety wiele osób, które twierdzą, że opierają swoje nauki na Piśmie Świętym, nie wierzą w to. I to światło, bo to jest nauka Chrystusa, to nie jest Stary Testament, to jest nauka Chrystusa. On rzuca światło. I oni to światło mówią, nie należy tego traktować dosłownie. Czyli jak gdyby inny werset mówi, pętają prawdę, ograniczają, zmniejszają jej znaczenie. Jakby tłumią to światło, które Chrystus rzucił. Nie? No to tak jest niestety. A Pan nasz Jezus wyraźnie rozgraniczył zmartwychwstanie od życia. I wymienił je w tym przykładzie, tutaj w cytacie, nie jako jedno wynikające z drugiego, ale jako coś występującego obok siebie. Pomazaniec nie powiedział w tym miejscu, że jest zmartwychwstaniem do życia, a nie życiem przez zmartwychwstanie, ale jednym i drugim. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Z nauk Syna Bożego wynika, że po śmierci ciała można być żywym nadal i czekać na zmartwychwstanie po prostu. Nie być aktywnym oczywiście, bo żywym nie jest się w sensie cielesnym, ponieważ ciało ulega zniszczeniu czy skażeniu. Pozostaje jednak dusza, która nie umiera razem z ciałem, ponieważ może być zniszczona tylko w Gehennie. Wyraźnie Pan uczuł, w Gehennie może być zniszczona
dusza. I tego mamy się bać. Ale nie mamy się bać śmierci ciała, bo to nie oznacza śmierci duszy. Izraelici nie dostali od Mojżesza szczegółowych informacji, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, ani jaka czeka ich nagroda za wierną służbę dla Boga. Domyślali się w dużym stopniu, przez proroków głównie. Dostali prawo i nakaz, by je przestrzegać, a wówczas będzie im się dobrze powodziło i będą długo żyć. Trochę informacji właśnie przekazał im Bóg przez swoich proroków, ale nie wprost, tylko raczej przy okazji. Na przykład, zupełnie przy okazji, prorok Izajasz wyjawił, że umarli śpią i mogą na chwilę zostać przebudzeni, by później znów pogrążyć się w śnie. Czytam o tym w 14 rozdziale Księgi Izajasza, 9 i 10 werset. Wgram wam to, to będzie przykład Biblii Tysiąclecia. Wgram, czyli w sensie wkleję. O. Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie na zapowiedź twego przybycia. Dla ciebie obudził cienie zmarłych wszystkich wielmożów ziemi. Kazał powstać z tronów wszystkim królom narodów. Wszyscy oni zabierają głos, by ci powiedzieć: ty również padłeś bezsilny, jak i my. Stałeś się do nas podobny. No i to są takie właśnie informacje nie w pełni, nie do końca jasne, ale przy okazji upadku króla babilońskiego prorok mówi, że w podziemiu zostaną obudzone cienie, czyli te dusze, po to, by go przywitać, jakby podkreślić jego upadek. No, ale jak zostaną przebudzone, to znaczy, że normalnie śpią. Tam jest powiedziane, obudził cienie zmarłych. Podobny przypadek aktywności, być może tylko chwilowej, po śmierci, znajdujemy w Księdze Objawienia, 6 rozdział, 9 i 11 werset. O, też wam wkleję. Kopiuj, wklej. W dobry sposób. A gdy otworzył pieczęć, piątą, ujrzałem pod ołtarzem, to jest w niebie się rozgrywa, duszę zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały, te dusze zabite: dokądże, władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy jak i oni mają być zabici. Nie pisze tu wprost, że zostali przebudzeni, ale możemy się domyśleć, bo jak gdyby jest im powiedziane, żeby znowu odpoczywali. No, odpoczywanie to jest stan właśnie nieaktywności, no bo kiedy biegamy, kiedy pracujemy w ogródku, to trudno to nazwać odpoczywaniem. Jest to praca, jest to wysiłek jakiś. Oni mają odpocząć, czyli najbardziej, bardzo, bardzo pasuje to do opisu z Księgi Izajasza jako do stanu właśnie śpiącego, zwłaszcza, że Chrystus ciągle podkreślał, że zmarli śpią. Czyli można na jakiś czas, tego wychodzi, przebudzić ich i w jakiś sposób ich uaktywnić, z nimi rozmawiać lub przekazać informacje. Może to zrobić Bóg. I teraz tak, nie można lekceważyć tych wersetów, twierdząc, że to są prorocze wizje, ponieważ w tego typu wizjach forma może być symbolem, na przykład białe szaty, ale nie sama treść. Nie można powiedzieć, że to jest nieprawda, że tam oni nie byli przebudzeni, no bo to byłoby zaprzeczenie Słowa Bożego. Można symbola, coś w formie symboli przedstawić, ale nie zaprzeczyć samej treści, która jest tam zawarta. Również podobną nadzieję miał Hiob. W Starym Testamencie czytam o tym. O gdybyś mnie ukrył w Szeol, o przepraszam, skopiuję wam to. To będzie w przykładzie Nowego Świata. Bo najbardziej to jest chyba dla nich przydatne, z tego powodu, że oni właśnie kwestionują to, o czym dzisiaj mówimy. O gdybyś mnie ukrył w Szeolu, trzymał mnie w ukryciu, aż twój gniew się odwróci, ustanowił mi granicę czasu i wspomniał na mnie.
Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? Przez wszystkie dni mej przymusowej pracy będę czekał, aż nadejdzie moja ulga. Ty zawołasz, a ja ci odpowiem. Zatęsknisz za dziełem swych rąk. Hiob nie opisuje wizji proroczej, tylko deklaruje swoją wiarę w zmartwychwstanie. Wierzy, że będąc umarłym, może usłyszeć głos wzywającego do powstania ze snu. Taką obietnicę złożył także pomazaniec, gdy był na ziemi. Też taką samą, że można wezwać umarłych do życia. Oto bowiem pierwszy do Tesaloniczan, 4, rozdział 16, werset, już wam wkleję. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej i zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. A pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, a 52 werset mówi podobnie. W jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby, bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my będziemy przemienieni. To nie są wizje prorocze. Paweł nie opisuje w tych listach wizji, jaką widział. On opisuje scenariusz, który będzie realizowany. Czy to są takie, to jest proroczy scenariusz, można powiedzieć. Mówi, co będzie po prostu. Mimo to wszystkie te informacje ludzie tkwiący w ciemnościach tłumaczą jako symboliczne. Dlaczego? Bo tak tylko mogą wybronić swoją wersję, według której dusze są martwe na równi z ciałem. Tymczasem pismo na różne sposoby konsekwentnie nas informuje, że zmarły może słyszeć głos wzywającego do obudzenia się. Ewangelia Jana, 11, rozdział 43, werset na przykład. Już wklejam. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Kolejny, Ewangelia Marka 5:41. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co oznacza: dziewczynko, mówię ci, wstań. Jeszcze jeden z Łukasza 8:54. To jest ciekawy werset. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań! Łukasza 8:54. Ciekawe, że Pan nasz Jeszu trzyma dziewczynkę za rękę i głośno woła do niej, a przecież jest tuż przy niej i mógłby równie dobrze obudzić ją szeptem albo samym dotykiem. Podobnie z Łazarzem, a zmartwychwstanie niezniszczalnych także ma być na sygnał trąb Bożych. Z pewnością nie cichutkich piszczałek. Relacja z przebudzenia chłopca z Nain także opisuje wezwanie Pana, by zmarły wstał. Nie opisuje tylko, czy było głośne, czy ciche. Ale Łukasz to relacjonuje w taki sposób, 7 rozdział, 14 i 15 werset. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystko wskazuje na to, że zmarli mogą usłyszeć dźwięki. Nigdy przy tych okazjach nie pada żadne wyjaśnienie, które by sugerowało, że zmarli nie słyszą. A te zawołania to przedstawienie na użytek obserwatorów, taki cyrk. Przeciwnie, w przypadku dziewczynki, Pan nasz Jeszu nie chciał mieć obserwatorów i ich wyprosił. A wszystkie te zawołania były skierowane bezpośrednio do zmarłej. Te informacje są przed nami. Każdy może je czytać ze zrozumieniem, a mimo to większość ludzi czyta i nie dostrzega tego, co mają zapisane, jakby mieli klapki na oczach. Przeciwnie, widzą to, czego tam nie ma. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wersety 18 i 19. Mówi:
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie w ciele, ale powołany do życia w duchu. W nim poszedł głosić nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Wprawdzie może być tu mowa o zbuntowanych aniołach, którzy łączyli się z kobietami przed potopem, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że jest to mowa o duchach ludzi zgładzonych w potopie, bo tylko dla nich jeszcze jest nadzieja na sądzie ostatnim. W przeciwieństwie do świadków Jehowy, którzy już osądzili przedpotopowych mieszkańców Ziemi, a także mieszkańców Sodomy i Gomory, Bóg jeszcze tego nie zrobił. Staną oni na sąd. Zapewnia nas o tym Mateusza 10, rozdział 15, werset, czy 11, rozdział 24, werset. W kolejnym rozdziale tego samego listu Piotra pisze on, też wam skopiuję to, pisze on tak. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych, dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. To jest jeszcze jeden taki dowód na to, że umarli nie w sensie, nie są unicestwieni i nie muszą w celu zmartwychwstania być jak gdyby od nowa odtworzeni z pamięci Bożej, jak to niektórzy filozofują, co nie ma żadnego poparcia biblijnego, to jest tylko filozofia. Oni po prostu żyją, tylko że ich duch żyje, czy też dusza, natomiast nie ciało. Gdyby dusze zmarłych przestawały istnieć w momencie śmierci, to nie mogłyby nic słyszeć. Nie można by było im głosić, jak tu pisze, nie można byłoby ich też wzywać do przebudzenia, ani trąbą, ani czym innym. Jak jednak pogodzić zapewnienie ze Starego Testamentu, że zmarli nie są niczego świadomi? Wbrew pozorom nie ma w tym sprzeczności. Pod warunkiem, że uznamy Nowy Testament jako światło tego, co wcześniej było niezrozumiałe. Czyli uznamy wypowiedzi Chrystusa i jego apostołów jako coś, co wyjaśnia wcześniejsze dylematy. Odwrotnie. To, że po śmierci ludzie nie mogą prowadzić aktywnego życia, planować, kupować, realizować, jest oczywiste dla każdego. Tak samo jednak aktywność człowieka zamiera w momencie, gdy śpi. Dopóki się nie obudzi, nie może niczego sensownie planować, kupować, sprzedawać, nic zrobić. Nie znaczy to jednak, że w stanie snu nie można człowiekowi przekazać informacji. Albo że umarł. Józef, mąż Marii, odbierał wiadomości od anioła właśnie podczas snu, podobnie jak wielu innych proroków, czyli w stanie przypominającym jak gdyby śmierć, w stanie nieaktywności. Wtedy przyjmowali oni wiadomości jakby duchem. Ponieważ Chrystus nauczał, że śmierć jest dla duszy snem, więc nic dziwnego, że mimo iż nie prowadzi ona normalnej aktywności typowej dla ludzi cieleśnie żywych, to jednak jako świadomość istnieje. Pan nasz Jezus mógł głosić ludziom umarłym, będącym w takim stanie uśpienia, a oni żyją w duchu, mimo że jeszcze nie otrzymali ciała, by dostąpić zmartwychwstania w pełni. Bo zmartwychwstanie w pełni będzie po prostu polegało na tym, że dusza zostanie nie tylko przebudzona, ale ona dostanie też ciało, w którym będzie mogła już aktywnie, jak gdyby być aktywna, czyli zostanie przebudzona do życia faktycznego, takiego cielesnego. Obojętnie czy ciało takie, czy inne, dusza pojawia się z naszą świadomością, ona wie, że to jesteśmy my, obojętnie w jakim ciele się stanie, z nas wystanie, będzie wiedziała, że ona jest, że ona to jest ona. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Czy są jakieś pytania do niego? Może tak. Widzę, że piszecie, za chwilę więc odczytam. Powiem wam, że już wcześniej planowałem ten temat przedstawić, ponieważ on jest zaczerpnięty z tej książki. Dlatego być może niektórzy z was odnieśli wrażenie, że już ten temat gdzieś spotkali. Gdzieś go chyba już coś z tej myśli już były. Z Judaszem przy stole to jest siódmy tom Słowa na dziś. No tak, dzisiaj ogłaszam premierę jego. Po prostu można od dzisiaj się zamawiać. Mnie nurtuje jedno pytanie. Po co głosić umarłym? Czy będąc umarłym można uwierzyć w cokolwiek innego niż Chrystusa? To my tu teraz możemy mieć wątpliwości, ale tam... Ach, no... Biblia nie mówi po co.
Właściwie to jest dość dziwny werset, bo większość tłumaczy mówi, że poszedł głosić. Mi się wydaje, że bardziej trafne byłoby tłumaczenie, że głosił wyjście. Że on im głosił wyjście. Poszedł, a wyjść. Tam jest to słowo pascha. On im poszedł głosić jakby paschę. Czyli wyjście z krainy umarłych. Tak ja bym to rozumiał. Natomiast po co? Nie wiem, być może, nie wiem. Nie. To był triumf Chrystusa i on jak gdyby był w końcu wszyscy, bez wyjątku, czy jak żyli na ziemi, oddadzą mu cześć, więc to było jak gdyby można potraktować jako ich poinformowanie. Informacja do podświadomości ich, że coś takiego się stało i że będzie zmartwychwstanie. O, między innymi na sąd też. Ela, czy te dusze mogą przebywać wśród nas? Nie. Dusze wcześniej przebywały w Szeolu, czyli w konkretnym miejscu. Zawsze to było przedstawione jako konkretne miejsce Szeol. Miejsce przeznaczone na przebywanie duszy. Są różne teorie, że być może niektóre dusze pobłądziły, stąd się demony brały, bo tak szczerze mówiąc, judaizm 2000 lat temu nie wiedział też skąd się brały do końca demony. W czasach Chrystusa nawet niektórzy przypuszczali, że to mogli być ci zbuntowani nie aniołowie, tylko synowie, co się urodzili zbuntowanym aniołom, że to oni mogą być demonami. Także naprawdę Biblia nie mówi wprost skąd się biorą demony. My się raczej domyślamy, że to są po prostu demony, nie? Judaizm nawet wierzył w tamtych czasach, że jak gdyby szatan, to jest takie tylko luźne myśli wam mówię, bo to nie ma żadnego poparcia biblijnego, że szatan jak gdyby wyprosił, żeby nie wszystkie demony zamykać w więzieniu, w czeluści i żeby część zostawić. No i one rzekomo są tymi demonami, które gdzieś tam błądzą po tej ziemi i nie mogą sobie znaleźć miejsca. Bo wyraźnie jest o nich wzmianka, że one błądzą, one gdzieś tam chodzą po bezwodnych terenach, że szukają jakiegoś człowieka, do którego mogłyby dojść, bo inaczej one się źle czują. Także to jest też nie do końca jasne. My się domyślamy tylko, że to mogą być demony zbuntowane. Biblia tego nie mówi wprost. Ale te dusze nie mogą sobie chodzić wśród nas. Jak widać, one mogą, znaczy przykład wróżki z Endor i wywołania ducha Samuela pokazuje, że są jakieś metody, które prawdopodobnie demony przekazały wróżbitom, które mogą wywoływać, ale jest to całkowicie zakazane ze strony Boga. Jak ja to opisałem, jest to nie kontakt tyle z samą osobą, co z jego duchem, czyli jego zapisem. Wszystkie informacje są zapisane w tym duchu. Natomiast to jest przykład tego, jak można kontaktować się z duchem z pominięciem duszy. To znaczy, to taki przypadek mamy jak to się nazywa? Hipnozie. Kiedy świadomość człowieka jest odcięta, no to hipnotyzer może wyciągać od niego informacje. To jest kontakt z duchem jego, z pominięciem duszy, która jest świadomością. Teraz, żeby dopowiedzieć jeszcze kwestię, że przebywają w Szeolu. Chrystus w momencie, kiedy zmartwychwstał, powiódł dusze wiernych ze sobą do nieba. One dalej są, nie żyją w tym niebie, one są dalej w stanie odpoczynku, tak powiedzmy to, ale one są już przy Chrystusie. Dlatego też Paweł mówił, że jak umrze, to będzie przy Chrystusie, chociaż nie w sensie dosłownym, nie? Znaczy nie w sensie takim, że będzie z nim rozmawiał, chyba że zostanie na chwilę przebudzony. O, coś takiego. Bo takie mamy wzmianki w Biblii. Czyli mówiąc krótko, osoby, które umierają w Chrystusie, już nie przebywają w Szeolu, tylko trafiają do Chrystusa pod jego opiekę. I takich osób z pewnością już nie można przywołać. Są po prostu pod jego ochroną.
Zbyszek z Łodzi, czyli w przyszłości, po sądzie ostatecznym, jacyś ludzie będą zamieszkiwali ziemię wiecznie. Po sądzie ostatecznym część osób trafi do Gehenny, a część osób trafi do życia. I teraz Bóg czyni wszystko nowym, mówi Księga Objawienia, i mówi, że Jeruzalem Górne wstępuje na ziemię. A Jeruzalem Górne to są ci wszyscy ludzie z ziemi, co poszli do nieba. To są apostołowie, to my mamy też tą nadzieję, bo zawieramy przymierze z Chrystusem co do Królestwa i jesteśmy współkulami w niebie. Ale kiedy już jest ta komenda, oto wszystko nowe czynię, czyli nastąpił wielki reset. On ma swoje, jak gdyby, pierwowzór w roku jubileuszowym, w prawie mojżeszowym. Następuje wielki reset i wszystko jest od nowa. Cała ziemia, wszystko jest od nowa. Wtedy ci z nieba, czyli Jeruzalem Górne, bo to jest ich symbol, wstępują na ziemię i razem z nimi wstępuje Chrystus. Dlatego jest powiedziane, że Bóg będzie pośród nich. I teraz pośród nich będą też ci ludzie, którzy zostali uznani za godnych do życia na ziemi na podstawie uczynków, nie w stosunku do prawa, ale ogólnie uczynków. To, co list do Rzymian mówi, tam chyba pierwszy albo drugi rozdział, nie pamiętam w tej chwili, że na sądzie się okaże, kto, mimo że nie znał prawa, wypełniał je, bo sumienie go tak kształtowało. I wtedy nastąpi to, co jest głównym celem, czyli zjednoczenie tego, co w niebie, z tym, co na ziemi. Także można powiedzieć, że wtedy, no, na ziemi, ziemia będzie już wtedy, jak gdyby, też Królestwem Bożym. O. Tutaj będzie tak samo, jak i w niebie. Bo i w niebie, i na ziemi ma się dziać wola Boża, prawda? I to się stanie, i tu, i tu. Nie znamy szczegółów, bo Księga Objawienia nie mówi nam, czy my będziemy sobie tak mogli podróżować między niebem a ziemią. Jest tylko powiedziane, że Jeruzalem Górny zejdzie na ziemię i nastąpi zjednoczenie tego, co w niebie, z tym, co na ziemi. Mirek z Hiszpanii. U mnie jest OK. O, a też za granicą. Tomasz G. Nie ma świadomości ani poznania wszoru, więc raczej tu nie przebywają. No właśnie. Znaczy, oni nie mogą świadomie niczego robić. Można się skontaktować z ich duchem, ale to nie jest jak gdyby kontakt z osobą, bo osoba to jest dusza. Duch to jest zapis energetyczny. Wszystkie informacje o danym człowieku. Ale jak to się tak, hipnoza pokazuje, że można nie tylko czerpać informacje, ale można też duchowi te informacje zaszczepić. Bo w hipnozie można wmówić człowiekowi pewne rzeczy, w które on potem będzie wierzył. Jakieś przeżycia można mu wmówić z dzieciństwa czy z jakiejś zbrodni. Można manipulować w ten sposób człowiekiem. Także to też potwierdza, że Chrystus mógł pójść do zmarłych i mógł im przekazać informacje, co się dzieje. Zbyszek z Łodzi. Mam pytanie odnośnie objawień fatimskich. Czy to sprawa demonów? No, raczej tak, bo no, są tylko dwie możliwości. Albo sprawa demonów, albo oszustwo. Dużo wskazuje na to, że oszustwo chyba raczej nie, bo to były dzieci jednak. Trudno chyba byłoby posądzać takie dzieci o tak sprytne oszustwo. Dlatego prawdopodobnie jest to działanie demonów. No dla nas to właściwie jest bez znaczenia, nie? Bo zwłaszcza, że i tak ciągle, co roku gadają co innego o tych objawieniach. Antoni z Kędzierzyna. Rzymian 8:11. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jeszu wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. No właśnie, ciała przywróci, nie duszę, bo dusza nie umiera. Mieszkającego w was swego ducha. Stanisław, 1 Piotra 4, 5, 6. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali w sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Tak, to cytowałem już. Będę chciał, bo ostatnio kładę większy nacisk nie tyle co Stary Testament, co w ogóle Biblia mówi. Uważam, że to jest błąd. To
To, co świadkowie Jehowy na przykład zrobili, twierdząc, że czego uczy Biblia? Nas nie interesuje, czego uczy Biblia, nas interesuje, czego uczył Chrystus. To jest mała różnica. Bo właśnie oni, uogólniając Biblia, biorą jeden werset biblijny z księgi, która nigdy nie była cytowana przez żadnego apostoła ani przez samego Chrystusa. I na dobrą sprawę, dopiero 100 lat po Chrystusie, w miejscowości Jawno, o której pisałem właśnie w tej opowieści, tam uznali, że Księga Kaznodziei chyba jest natchniona. I chrześcijaństwo wzięło od tego, po tą Księgę Kaznodziei. I oni tą księgę, na którą się nie powołuje żaden sługa Boży, się nie powoływał, Chrystus się nie powoływał, ani apostołowie nie autoryzowali, oni wyciągają tam dwa czy trzy wersety i na podstawie tych wersetów unieważniają słowa Chrystusa wypowiedziane i zapisane w Nowym Testamencie, które mówią, że duszy nie można zabić. Także to jest ich błąd.